Odchudzone pudełka iPhone'ów świecą pustkami, mimo pewnych TikTokowych mitów, które mówią coś innego, no bo pozbawiono je przecież podstawowych akcesoriów na rzecz dbania o ekologię. Jednakże prawdziwy motyw tego działania może być nieco inny, a żeby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na liczby. Czy Apple rzeczywiście dba o dobro planety? Czy może chodzi jednak o coś zupełnie innego? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Oglądajcie! Dzisiejszy film powstał w oparciu o bardzo ciekawy artykuł autorstwa Mateusza, który został opublikowany na łamach serwisu technostrefa.com. Jako że staramy się publikować 3 filmy tygodniowo, no to nie jesteśmy w stanie opowiedzieć Wam o wszystkim na tym kanale w formie wideo, dlatego serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony. Tam znajdziecie nie tylko interesującą publicystykę, tak jak ta, o której dzisiaj będziemy opowiadać, ale także rankingi sprzętów z wielu kategorii, które pomogą Wam wybrać odpowiedni model, kiedy szukacie nowego smartfona, smart opaski czy głośnika Bluetooth. No dobra, wróćmy jednak do tematu. Aktualnie praktycznie wszystkie iPhony pakowane są w takie odchudzone pudełka o grubości 3 cm. W porównaniu do starszych pudełek, które zawierały słuchawki i kostkę do ładowania, te nowe są o 2 cm niższe. Ta niepozorna różnica przy delikatnym zwiększeniu skali może powodować gigantyczne wahania. Wahania w zarobkach firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Przyjrzyjcie się tej grafice. Ilustruje ona możliwości transportowe pudełek z iPhone'ami w ramach jednej europalety. Jak łatwo zauważyć, po zmniejszeniu gabarytów pudełka na jednej palecie mieści się znacznie więcej iPhone'ów. Każda wartość, którą widzicie, dzięki okrojeniu pudełek wzrosła aż o około 74%. Mowa tutaj zatem o prawie podwojeniu liczby urządzeń na jednej palecie i wzroście jej wartości o ponad 4,7 miliona złotych. Zaznaczam, tyle jest warta jedna, zaledwie jedna pełna paleta iPhone'ów. W samolocie czy na czepie mieszczą się dziesiątki, jeśli nie setki takich spaletyzowanych jednostek. Pójdźmy jednak o krok dalej. Po premierze serii 12 iPhone'ów, wcześniejsze generacje, jak na przykład iPhone 11, również zostały pozbawione podstawowych akcesoriów, a ich pudełka odchudzone. Z takiego rozmiaru do takiego rozmiaru. Oczywiście seria 13 także zaadaptowała ten trend, przez co żaden iPhone w 2021 roku nie trafił do takiego pełnowymiarowego pudełka. W tym też roku Apple sprzedało 242 miliony iPhone'ów, czyli 92 tysiące takich pełnych palet, o których rozmawiamy. Jeżeli byłyby na tych paletach tylko modele 12 Pro, to byłyby one warte łącznie ponad 1 bilion złotych. Dla porównania, według GUS-u PKB Polski w 2021 roku wyniosło 2,6 biliona. Nie wiem, co jest bardziej martwiące. To, że cała nasza gospodarka to nieco ponad 2-letni obrót iPhone'ami, czy to, że iPhony to tylko jeden z produktów Apple. Niemniej myślę, że ten wynik robi wrażenie i pokazuje, jak wielką korporacją jest firma z nadgryzionym jabłkiem i jak wielkie, gigantyczne, gargantuiczne pieniądze zarabia na swoich klientach. Smartfony generalnie charakteryzują się wysoką podatnością transportową. Są lekkie, no stosunkowo lekkie, małe i drogie. Dlatego też takie iPhony przewożone są samolotami z chińskich fabryk do centrów dystrybucji na całym świecie. Ale nie zawsze fabryka ma lotnisko, więc ładunek musi też dotrzeć z fabryki na lotnisko i potem z lotniska docelowego do centrum dystrybucyjnego. Wtedy wykorzystywane są naczepy ciągnięte przez ciężarówki. Apple niechętnie zdradza swoje sekrety w kwestii dystrybucji iPhone'ów. Jednakże niektóre wartościowe informacje są dość łatwo dostępne nawet na ich oficjalnej stronie. Tutaj fotografia przedstawiająca ładunek spaletyzowanych iPhone'ów 12 i 12 Pro oraz iPadów Air. Podobnych zdjęć w sieci można znaleźć całkiem sporo. Istnieje zatem spora szansa, że kalkulacja, którą Wam przed chwilą przedstawiłem, jest bardzo bliska rzeczywistym warunkom, a może nawet je zaniżać. Redukcja wysokości i zawartości opakowania przy jednoczesnym zachowaniu tej samej wartości sprzętu to kompletnie bezkompromisowa maksymalizacja przychodów oraz minimalizacja kosztów. Co więcej, zabieg ten napędza sprzedaż innych produktów Apple, a w szczególności właśnie tych brakujących w pudełku akcesoriów. Krótko mówiąc, nie chodzi tutaj o ekologię, a bardziej o
ekonomię. Ekonomię Apple. O ile kostka do ładowania to może i niewielka strata, szczególnie, że te kostki od Apple'a są nic nie warte, ale może o tym, dlaczego są nic nie warte, to za chwilę dopowiem. Natomiast w przypadku słuchawek jest już nieco gorzej, bo Apple zastąpiło stosunkowo niedrogie słuchawki AirPods kilkukrotnie droższymi bezprzewodowymi AirPodsami. To w połączeniu z uprzednio przygotowanym i skrzętnie zrealizowanym przy okazji iPhone'a 7 usunięciem portu mini jack sprawiło, że AirPodsy to dziś najlepiej sprzedające się słuchawki bezprzewodowe na świecie. Jeżeli porównujemy jeden model do drugiego. Oczywiście to nie jedyne powody, dlaczego tak postąpiono, a nie inaczej, bo jest ich znacznie więcej i jak chcecie, mogę o tym opowiedzieć w kolejnym filmie. Natomiast warto w tym momencie zaznaczyć, że AirPodsy są wyposażone w baterie, które, jak wiecie, na środowisko mają raczej negatywny wpływ i mają także tendencję do tracenia swojej żywotności. A wymienić w takich AirPodsach tych baterii się nie da. No, przynajmniej oficjalnie, bo nieoficjalnie takie usługi są dostępne. Natomiast Apple chciałoby, żebyście po prostu kupili nowe słuchawki, zamiast naprawiać stare. Jak dla mnie, to nieco kłóci się z polityką Zero Waste. Nie zapominajmy także, że iPhony w tych uboższych pudełkach kosztują premierowo tyle samo albo nawet więcej, co urządzenia poprzedniej generacji, wraz z tymi wszystkimi dodatkami. Zatem tak naprawdę Apple po cichu podwyższało cenę samego iPhone'a i jednocześnie zachęca klientów do oddzielnego kupna akcesoriów. Jednakże to dopiero początek zalet tych oto małych pudełek. Większa liczba urządzeń na jednej palecie redukuje również liczbę niezbędnych środków transportu, bo więcej produktów mieści się na przykład na jednym pojeździe. Chociaż z drugiej strony cięższy ładunek generuje też większe zużycie paliwa, czy to w aucie, czy to w samolocie. Niemniej, fakt faktem, dzięki odchudzeniu palety zajmują mniej miejsca w przypadku na przykład składowania ich w magazynach. Poza tym do wyprodukowania jednego małego pudełka naturalnie potrzeba mniej materiału. No i oczywiście, co byłaby to za zmiana, gdyby nie można było wspomnieć o jej pozytywnym wpływie na ekologię. Przy poklasku hordy nieco zaślepionych klientów. No bo mniejsze pudełka wręcz idealnie wpasowują się w ekologiczną narrację, która jest, delikatnie mówiąc, półprawdą. Apple twierdzi, że jest neutralne węglowo, ale zapomina wspomnieć o tym, że zawdzięcza to temu, że wszystkie procesy emitujące dwutlenek węgla przekazuje zewnętrznym podmiotom. Mowa tu chociażby o fabrykach, firmach logistycznych, czy na końcu o własnych klientach. Którzy to po zakupie telefonu muszą dokupić najczęściej różne akcesoria, takie jak ładowarkę, etui, szkło ochronne czy słuchawki. Krótko mówiąc, firma Apple umywa ręce od śladu węglowego, który sama generuje i jeszcze za to inkasuje dodatkowe pieniądze. No, jest to genialne wręcz. Pewnie część z Was powie, no dobra, ale ja już mam ładowarkę czy słuchawki w domu, więc nie są mi potrzebne nowe. Rzeczywiście w wielu przypadkach tak jest, ale Apple i tak naciska na kupno nowych akcesoriów. A robi to chociażby zmieniając jedną wtyczkę w dołączanym do iPhone'ów przewodzie, wprowadzając nowy standard ładowania, czy też pozbywając się wcześniej wspomnianego złącza słuchawkowego mini jack. Albo po prostu tworząc produkty, których nie da się naprawić. Zresztą wracając na chwilę do tych ładowarek, no to one są kompletnie bezużyteczne, bo Apple dołączało je co prawda do pudełek z iPhone'ami chociażby jeszcze 11, ale to były 5-watowe ładowarki, podczas gdy konkurencja oferowała 20, 30, 50 czy nawet 80-watowe ładowanie, to Apple cały czas trzymało się tego 5-watowego i sprzedawało jednocześnie 20-watową ładowarkę czy 18-watową ładowarkę szybką, którą można było dokupić osobno. Za pomocą tej ładowarki faktycznie iPhone'a się naładować w sensownym czasie nie dało. Więc wydaje mi się, że oni po prostu mieli tych ładowarek naprodukowanych miliony, musieli je jakoś wcisnąć ludziom, więc wciskali do tych pudełek, a i tak wcześniej zaplanowali, że w ogóle z tych pudełek je usuną. No i w zasadzie jedynym iPhone'em, który miał sensowną ładowarkę w pudełku, jak na swoje czasy, w których był sprzedawany, to był iPhone 11 Pro. I to był tylko jeden rok, w zasadzie no nawet nie cały jeden rok, kiedy ten iPhone był sprzedawany z tą ładowarką w pudełku, znaczy nie tą, tylko szybką ładowarką w pudełku, a poza tym wszystkie inne iPhone'y były sprzedawane z tą nic nie nadającą się ładowarką 5-watową. Znaczy ona była dobra do iPhone'a 3GS, do iPhone'a 4 może była dobra, ale na pewno nie do iPhone'a 11, więc możemy ją rzucić w niepamięć. Więc w związku z tymi wszystkimi zmianami, z tymi standardami ładowania i tak dalej, finalny konsument i tak w momencie zmiany urządzenia na nowy, na przykład co 2 lata czy co 3 lata, jest zmuszony do zakupienia nowej ładowarki i porzucenia tej starej. I teraz będzie kolejna taka sytuacja, bo prawdopodobnie albo zmienią port, albo w ogóle usuną port, więc znowu będzie trzeba wszystkie akcesoria, wszystkie kable zmieniać. Znaczy za 2 lata prawdopodobnie się to stanie.
O tym mówiłem w innym odcinku. No i druga sprawa jest taka, że dokupienie któregokolwiek z tych akcesoriów wymaga oddzielnego zapakowania, oddzielnego przetransportowania do klienta końcowego, czyli znowu wydzielamy ten nieszczęsny i mityczny ślad węglowy. Zatem, krótko mówiąc, raczej do najekologiczniejszych rozwiązań usuwania akcesoriów z pudełka nie należy. I to jest po prostu fakt i nie ma co się z tym kłócić. Wiarygodności tej ekologicznej narracji również nie dodają materialne korzyści, jakie potencjalnie może czerpać Apple z wdrożenia tego zabiegu. Na jakikolwiek segment zahaczający o dystrybucję nie spojrzeć, to widać pozytywny wpływ odchudzonych pudełek. Co więcej, te obliczenia i tak obrazują tylko najistotniejszy wzrost, a z nim powiązane są jeszcze poboczne oszczędności, o których nie wspomniałem. A nie zapominajmy, że wielkie sukcesy to tak naprawdę suma wielu drobnych szczegółów. Można nienawidzić decyzji i produktów Apple, ale trzeba przyznać, że ludzie stojący za strategią tej firmy to po prostu geniusze. Czy zła, czy dobra, to już musicie sobie sami ocenić, ale od lat praktycznie każda zmiana w Apple jest trafiona w punkt i maksymalizuje tyle zasobów w najróżniejszych płaszczyznach, ile się da. A to wszystko za poklaskiem klientów, którzy płacą firmie coraz więcej. W skrócie, biznes idealny. Pudełka do smartfonów? Niby tak błaha rzecz, a przenika przez tyle aspektów i w żadnym z nich nie dochodzi do ani jednego kompromisu. Rzadko kiedy przedsiębiorstwo ma tak idealną okazję do maksymalizacji zysków. Nie mówiąc już o tym, że najpierw trzeba tę okazję dostrzec. Więc z tą myślą zostawiam Was na ten wieczór niedzielny, żebyście maksymalizowali swoje zyski i zarabiali tyle pieniędzy co Apple. Każdemu z Was to życzę, ale oczywiście do tego potrzeba odpowiednich umiejętności zauważania tych małych okazji. Jeżeli ten film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Technostrawa po więcej ciekawych materiałów i przypominam, że ten film powstał na podstawie artykułu, który już wcześniej był opublikowany na naszej stronie technostrawa.com, więc jeżeli jesteście zaciekawieni tego typu tematami, publicystyką technologiczną i zahaczającą także o inne tematy, to koniecznie sprawdźcie nasz serwis. A tymczasem dziękuję, chyba już to mówiłem, ale dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za uwagę. Mówił do Was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa, pa!